działania tych systemów alarmowych. Przede wszystkim działanie sygnalizatorów akustycznych, to wszystko jest powiązane z systemem monitoringu, monitoringu wewnętrznego, czyli naszego wydziałowego, i dodatkowo monitoringu, które jest przekazywane bezpośrednio do firmy ochroniarskiej. Czyli stale jesteśmy monitorowani na dwa sposoby. Przez naszych pracowników i przez pracowników służb firm zewnętrznych. Oprócz naszego centralnego miejsca, na którym się w tej chwili są również studnie terenowe. Studnie terenowe dodatkowo są zabezpieczone w ten sposób, że jeśli będzie nieautoryzowane wtargnięcie na teren, a konkretnie do budynku studni, wtedy nastąpi wyłączenie studni. To dodatkowo zabezpiecza przed skażeniem wody w przypadku właśnie rzeczywiście wtargnięcia osób, które chciałyby w jakiś sposób zaszkodzić naszej wodzie. To może posłuchajmy, co by się stało, gdyby na teren wodociągów kieleckich, tutaj w rejonie ujęcia wody w Białogonie, wtargnęła osoba, która tutaj być nie powinna. Co wtedy się stanie? Teraz nic takiego nie ma miejsca, na szczęście. To był tylko alarm próbny. Jesteśmy upoważnieni, mamy prawo tutaj być. No i zostajemy teraz na terenie wodociągów w Białogonie. Za moment uciekamy do kolejnych miejsc na terenie tego ujęcia wody w Białogonie, dlatego zostańcie z nami na 107 i 9 FM. Weszliśmy do jednego z budynków, przeszliśmy kilka metrów korytarza i znajdujemy się w pomieszczeniu, no właśnie, gdzie my się znajdujemy? Przełączniki, liczniki, komputery. No najważniejszy strategicznie obiekt dla naszego wydziału tak naprawdę to jest dyspozytornia, która zawiaduje nie tylko ujęciem białogońskim, ale również ujęciami typu ujęcie Dyminy i ujęcie w gminie Sitkówka Nowiny, ujęcie Bolechowice. Tutaj na obrazie monitorów widzimy, jak pracują nasze studnie, z jakiej głębokości ujmowana jest woda, z jaką wydajnością pracuje pompa, jakie jest zapotrzebowanie chwilowe na wodę. Wszystko to możemy obserwować dzięki pracy systemu monitoringu SCADA. Czy możemy podejść bliżej? Mógłby Pan opowiedzieć na jakimś przykładzie, gdzie teraz ile wody potrzebujemy? Kto w Kielcach najwięcej wody spożywa w tym momencie? No tutaj naszą pompownią zaopatrujemy 3/4 mieszkańców Kielc. Te 3/4 mieszkańców Kielc, jest w tej chwili godzina 13, zużywa akurat w tym momencie około 680 metrów sześciennych wody na godzinę. To jest, można powiedzieć, że dużo. Wyobraźmy sobie, że zapotrzebowanie przeciętnego mieszkańca Kielc to jest około 4 metry sześcienne, czyli 650 w przeliczeniu, załóżmy, to jest około 200 mieszkańców, zapotrzebowanie na wodę dla 200 mieszkańców miesięcznie, a my podajemy tą wodę w ciągu godziny, prawda? Także to jest sporo wody, ale wiemy, że wszyscy nasi mieszkańcy z przyjemnością korzystają z wody, bo jak wspomniałem, jest to bardzo dobrej jakości woda. A co by się stało, gdyby wszyscy Kielczanie w jednym momencie odkręcili kurki na maksymalne ustawienie i zaczęli lać wodę, bo każdy miałby ochotę wziąć kąpiel? Chwilowo spadłoby ciśnienie, ale to ciśnienie bardzo szybko zaczęłoby przyrastać, ponieważ zapas maszynowy za ścianą tutaj na naszej pompowni jest nawet do 2400 metrów sześciennych na godzinę, czyli bardzo duże zapotrzebowanie na wodę jesteśmy w stanie zaopatrzyć. Ja ze swojej historii pamiętam tutaj największe zużycie około 1600 metrów sześciennych, wtedy kiedy otworzyła się bardzo duża zasuwa. To był stan awaryjny, oczywiście takich stanów raczej nie spotykamy w naszej sieci. W jakich godzinach Kielczanie zużywają najwięcej wody? To zależy, czy oglądamy seriale, czy oglądamy mecze. Jest to bardzo uzależnione od tego, co dzieje się na przykład nawet w mieście. Ale takie szczyty rozbiorowe to jest poranek. Oczywiście do godziny, powiedzmy, 8-9. Następny szczyt rozbiorowy jest od godziny 18 do godziny 21, 22 jeszcze czasem. Wszystko to zależy, tak jak wspomniałem, od sposobu i życia w danym dniu. Czy ja dobrze rozumiem? Przerwa reklamowa, przerwa między meczem, między pierwszą a drugą połową meczu. Wszyscy idziemy wtedy do toalety, korzystamy z wody i to tutaj na monitorach widać. Tak, to widać, a jeszcze co ciekawego, możemy zajrzeć do danych historycznych i nawet możemy wiedzieć, kiedy który mecz się odbywał, prawda? I można wiedzieć, jaki był rzeczywiście program w telewizji. To prawda. Dzisiaj trafiliśmy akurat na spokojną zmianę, nic się nie dzieje, żadne kontrolki nie mrygają, ciśnienia i wszelkiego rodzaju napięcia są w normie, dlatego idziemy dalej. Gdzie w tym momencie przechodzimy? Za chwileczkę znajdziemy się w bardzo głośnym pomieszczeniu, jest to nasza pompownia wody. Tak jak wspomniałem wcześniej, znajdują się tam silniki o mocy nawet 200 kW. Takich silników jest 7 zabudowanych na naszej pompowni, 200 i 90 kW. Po to, żeby podać wodę, tak powiem taką ciekawostkę, taka wydajność około 1000 m3 to jest przeciętnie około
Około 300 samochodów strażackich wyjeżdżających w ciągu godziny i te samochody wyjeżdżają na wysokość około 70 metrów. Taką pracę musimy włożyć po to, żeby podać wodę do naszych odbiorców. Posłuchajmy zatem, jak pracują maszyny, które zapewniają dostęp do wody w naszych mieszkaniach. Są to ciężkie maszyny pracujące bardzo głośno. Już nie mogę się doczekać, aż tam wejdziemy. Przeszliśmy w tym momencie do miejsca, w którym jest bardzo głośno. Jestem ciekaw, jakie to maszyny, co to są za maszyny? Czy mógłby pan nam opowiedzieć, co to za maszyny, dlaczego one tak bardzo hałasują? No tak, jak wspomniałem, są to silniki o mocy 200 kW. One wytłaczają na godzinę z wydajnością 600 m sześciennych na godzinę na wysokość 70 m słupa wody, czyli tak naprawdę 600 ton na raz w ciągu godziny przetłaczane jest przez te pompy, czyli ona mechanicznie musi mocno popracować po to, żeby tą wodę wytłoczyć na wysokość 70 metrów. Czy wszystkie pompy w tym momencie pracują, czy któreś z nich nie muszą? Z 7 pomp akurat w tym momencie pracują 2 pompy, ponieważ w danej chwili zapotrzebowanie na wodę jest, tak jak wspomniałem wcześniej, około 700 metrów sześciennych na godzinę. Widzę w tym obiekcie, nikt nie przechadza się, nikt nie nadzoruje, nie kontroluje, nie ma konieczności, aby ktokolwiek przebywał w takich warunkach. To pani, która znajdowała się w dyspozytorni, monitoruje pracę tych urządzeń, także nie musi wchodzić na obiekt po to, żeby zobaczyć, jak pracują pompy. Ona systematycznie, cyklicznie sprawdza, czy nie ma awarii mechanicznej, typu rozszczelnienie rurociągów, ale sama praca pomp jest monitorowana w systemie elektronicznym. A co się dzieje, gdyby taka pompa chwilowo wysiadła? Momentalnie włącza się następna, która wyrównuje pracę tej, która uległa awarii? Czy macie może jakąś zapasową w którymś z magazynów? Tak jak wspomniałem, z 7 pomp pracują w tej chwili 2, czyli mamy naturalny zapas. Ten zapas jest uruchamiany rzeczywiście przez sterownik w systemie automatycznym. Jeśli któraś z tych pomp z powodu oprogramowania lub z powodu awarii wyłączy się w danym momencie, załącza się następna, która jest dla niej zamiennikiem. A gdyby brakło prądu w tej chwili? No to byłaby cisza przede wszystkim, no i nasi odbiorcy nie dostaliby wody. Gdyby zabrakło prądu rzeczywiście na dłużej niż powiedzmy 15 minut, wtedy uruchomią się agregaty stacjonarne. Czyli tak czy inaczej jesteśmy zabezpieczeni, żeby te pompy pracowały i dzięki tym dwóm maszynom w tym momencie mamy wodę w kranach. Zgadza się? Tak, to prawda. Dociera do 70% mieszkań w naszym mieście. To może posłuchajmy jeszcze przez moment, jak te pompy pracują, dzięki którym mamy wodę w naszych kranach, a za moment idziemy dalej przechadzać się po ujęciu wody w Białogonie. Tutaj program Nie lejemy wody w Radiu M Kielce. My pozostajemy cały czas w okolicach pompowni. Jest tutaj bardzo głośno. Opuśćmy to pomieszczenie, wychodzimy na zewnątrz, a przede mną górka przykryta trawą. Panie Piotrze, co tutaj się znajduje? Bo podejrzewam, że to nie jest obiekt, że to nie jest jakaś góra, która tutaj po prostu powstała, tylko jest to obiekt na Państwa terenie przygotowany w jakimś celu. Jak już wspomniałem, najpierw trzeba wodę wydobyć. Wydobyć na powierzchnię ziemi ze studni głębinowych. Jak ją wydobędziemy, magazynujemy ją w dwóch zbiornikach. Akurat w naszym przypadku są to dwa zbiorniki, każdy z nich o objętości 3,5 tysiąca m3. Jest to chwilowy bufor dla pompowni, ponieważ woda w tym zbiorniku wymienia się nawet 2-3-krotnie na dobę. Wydajność pompowni, to co wspominałem, nawet do 1400 m3, czyli szybciutko szczerpujemy wodę i podajemy bezpośrednio do naszych odbiorców. Czyli ona by wystarczyła na 2-3 godziny dla Kielc. Ta tutaj zgromadzona w tych jednego zbiornika, tak, ale ponieważ są dwa zbiorniki, 7000 m3, no to powiedzmy 7-8 godzin, z tym, że zaletą naszego ujęcia jest to, że cały czas woda z ujęć głębinowych migruje, dociera do dzięki pompom głębinowym dociera do zbiorników, które się tutaj znajdują, a ze zbiorników zczerpywana jest pompownią poziomą, którą przed chwilą żeśmy słyszeli. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że pod ziemią było za mało wody i na przykład pompy nie miały co pompować? Nasze złoże białogońskie jest bardzo stabilne już od 1929 roku, kiedy to firma Ullen & Company odwierciła pierwszą studnię na 7 źródłach. Praktycznie jest niezmienna, jeżeli chodzi o fizykochemię i jeżeli chodzi o stabilność lustra wody. Jest to stale monitorowane przez hydrogeologów, nakładane są na nas tak zwane pozwolenia wodnoprawne, one w czasie się zmieniają, ale na przykład obecne pozwolenie wodnoprawne jest nałożone na nas na 30 lat, czyli stwierdzono, że tak stabilne źródło wody mamy i tak dbamy o jego stabilność, że nie ma się o co martwić, że wody nam zabraknie.
Przejdźmy, zobaczmy, jak wygląda ten zbiornik. Co tam w środku zobaczymy? Co zobaczymy pod tą hałdą ziemi, trawy? Hałdą ziemi nie zobaczymy nic, ponieważ tam nie wejdziemy. Weszlibyśmy, gdybyśmy prowadzili prace remontowe. Taka w tej chwili nie istnieje. Wejdziemy na szczyt zbiornika. Możemy usłyszeć ewentualnie, jak napływa około 500 metrów sześciennych wody do zbiornika. 500 metrów sześciennych na godzinę oczywiście. A jeżeli chodzi o wnętrze zbiornika, jest to cylinder o podstawie w średnicy około 30 metrów, czyli gdzieś ta woda musi się pomieścić, prawda? Podstawa cylindrycznego zbiornika 30 metrów, wysokość piętrzenia wody około 3,50 słupa wody. Wejdźmy tam zatem, zobaczmy, jak to wygląda z góry. Słychać napływającą do środka wodę. Dobrze, mam rację? Tak, do środka dostaje się woda z napływem około 500 metrów sześciennych na godzinę w tej chwili. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ten zbiornik jest stale zamknięty, bez możliwości wejścia i ingerencji w jakość wody, prawda? Zabezpieczone wszelkiego rodzaju systemami alarmowymi. Nie daj Boże, gdybyśmy weszli teraz do pomieszczenia, które mogłoby nas doprowadzić do wnętrza zbiornika, wtedy nasza pompownia z automatu stanęłaby, jeśli oczywiście nie zdjęlibyśmy zabezpieczeń. I bardzo dobrze, że takie zabezpieczenia są, choć my w praktyce nie będziemy wcale chcieli ich sprawdzać. Panie Piotrze, to co? My za dosłownie moment po krótkiej przerwie muzycznej wracamy i kontynuujemy nasz spacer po białogońskim ujęciu wody. Przejechaliśmy kilka kilometrów dosłownie na zachód od głównego centrum dowodzenia wodociągów na Białogonie. Gdzie się w tym momencie znajdujemy? W tej chwili znajdujemy się na historycznej studni, którą firma Ullen & Company odwierciła w skałach wapienia. Na końcu ulicy Siedem Źródeł możemy znaleźć ten obiekt. Z tego miejsca woda dla miasta Kielce jeszcze w latach 50. i 60. była ujmowana. I tutaj pierwszy odwiert pozwolił na samowypływ wody o wydajności około 70 metrów sześciennych na godzinę. I galerią orurowaniem ta woda wpływała do pompowni wody, która znajduje się tutaj obok. Czyli po prostu sama woda z ziemi wybijała po wykonaniu tego odwiertu, tak? Tak, dokładnie. Obok nas cembro o średnicy około 2,5 metra, zagłębiona na jakieś 4 metry i z tego miejsca woda wypływała z wydajnością 70, a później około 80 i 260 metrów sześciennych na godzinę. Czyli to niedużo, niedużo trzeba było kopać, aby dostać się do źródeł wody. Teraz tutaj wody nie ma, dlaczego? Sukcesywnie źródła wody lustro wody zaczęło opadać, zaczęliśmy sięgać coraz głębiej do ujęcia i w tym momencie najpłytsze studnie, a właściwie tak zwane lustro napięte, jeżeli chodzi o wodę, znajduje się przy ulicy Fredry. To jest głębokość około 2,5 metra. Przejeżdżając ulicą Siedmiu Źródeł po prawej stronie, jadąc od strony Białogonu, zobaczymy to historyczne miejsce. Zobaczymy przede wszystkim duże niebieskie drzwi, zapewne zamknięte na kłódkę. Co za tymi drzwiami zobaczymy? Za drzwiami cembrowina o średnicy około 2,5 metra, zagłębiona na jakieś 4-4,5 metra. Wejdźmy do środka zatem. Na dnie cembrowiny śladowe ilości jeszcze lustro wody, która napływa tutaj w sezonie wiosennym lub jesiennym. Ta woda już nie jest ujmowana, ma charakter bardziej powierzchniowy. Jakąś funkcję w tym momencie to źródło pełni? Historyczną na pewno? Historyczną przede wszystkim. To jest obiekt, z którym trudno się rozstać tak naprawdę. Zmodernizowaliśmy, poprawiliśmy jego wygląd. W tym momencie po prostu z sentymentem do niego wracamy, wspominając na to, jak woda płytko była, jeżeli chodzi o lustro wody głębinowej. Ta miarka tutaj stojąca obok, co ona wskazywała? Pokazywała rzeczywiste lustro wody. W tym momencie odpięty jest pływak, który znajdował się na końcu tej miarki. Tak jak wspomniałem, na dnie tej cembrowiny jest tylko śladowa ilość wody, która tak napływa sezonowo. Dziękujemy bardzo serdecznie za możliwość obcowania tak blisko z kielecką kranówką. Dziękuję bardzo i zapraszam może na jakąś wycieczkę rowerową obok naszych historycznych obiektów. I na tym kończymy naszą podróż. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Wam historię i pochodzenie kieleckiej kranówki i udowodnić, że faktycznie jest ona wydobywana w wyjątkowy sposób i mamy ogromne powody do dumy, po prostu odkręcając kran. Cieszymy się, że byliście razem z nami. Po godzinie 15:30 gorąco zachęcamy do dopingu Korony Kielce i pamiętajcie, że w przerwie meczu, jeżeli pójdziemy do toalety na moment,
no to na pewno zwiększymy zapotrzebowanie tymczasowo, ale będzie to odnotowane w centrum dowodzenia kielecką kranówką. Zwiększymy zapotrzebowanie na wodę, rzecz jasna. Marcin Fugiel, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj spędzony dzień. Słyszymy się jutro po godzinie 6 rano.